Cześć, cześć, siemano, drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w grze Sleeping Dogs Definitive Edition na konsolę PlayStation 4. Jesteśmy już po zakończeniu w ramach 21 odcinków fabuły głównej. Pozostały jeszcze aktywności dodatkowe. No i jeszcze tak właśnie chciałem wam pokazać ten bonusowy odcinek. Mamy jak najbardziej, zwróćcie uwagę, złotą giwerę. I ona jest dostępna w domku naszym. Szkoda, że większego wyboru broni nie ma. Zróbmy sobie outficik jakiś. Turysta, ok. Dobra, załóżmy ciuchy mściciela. I udamy się jeszcze do sklepu tego, który ma specjalne outfity, żeby zobaczyć, co tam ciekawego jeszcze możemy dostać. Jakieś takie niestandardowe, drogie, mega drogie stroje, to też warto na to zwrócić uwagę. Dobra. Na tym samochodzie prototypowym możemy w ogóle zmieniać wygląd. Zmienia się też wygląd kół. Mamy trzy malowania dostępne, tylko w sumie niedużo. Ależ to wygląda. Dobra, a więc, moi drodzy, zgodnie z tym, co zapowiedziałem, ruszamy sobie przede wszystkim do tego do legendarnych strojów. Kilometr mamy do przejechania. Gra tak mi się spodoba, tak ta energia mi się udzieliła gry. Uwielbiam gry od Square Enix, więc tym bardziej się zdecydowałem na nagranie takiego odcineczka bonusowego, dodatkowego z gry. Już forfanowsko zupełnie, gdzie nie ma spiny i brania pod uwagę misji fabularnych, ani żadnych misji. I po prostu się bawimy grą. Mamy konwój. Ajajajajaj. A może by tak konwoik sobie strzelić? Piąty poziom poszukiwania. Znów się zaczyna cyrk. Dobra. Na spontanie. Oho, gdzie ja wjeżdżam? Nie obędzie się niestety bez przygód,
A szkoda. Będziemy walczyć zaciekle o nasz konwój. O, dobra. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Szybciutko, dawaj, 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 jeden z drugim. No nie wierzę, że... Dobra. Ucichło trochę, ale nie na długo. Ach. To taranowanie robi naprawdę mega frajdę. Dobra. O, wysadziliśmy ich, zacnie. Wow. Dobra, udało się chyba. Jest. Dobra. Dobra, mamy. Mamy faktycznie dosyć niedaleko ten garaż. Nie, dobra. Niech będzie. Możemy się udać do... do naszego garażu, zdeponować znalezisko. Nie, tutaj jest garaż. Ups. Przepraszamy. Pana dealera samochodów. Dobra, zarabiamy kaskę. Bang, bang, udało się, więc wstydu nie ma. Dobra, 55 tysięcy wpada. Klasycznie. Pan dealer, zobaczmy. O, motor jaki. W sumie może by taką miotełkę kupić sobie. I tak zarobiliśmy na... zarobiliśmy na tym, jak on się nazywa, na konwoju. Więc spoko.
Mamy jak najbardziej nasz marketplace. I tutaj będziemy fortunę zostawiać w strojach legendarnych. Słomkowy kapelusz. Pijana pięść. Styl pijanego mistrza. O, jakie są wszystkie tanie. To jest ciekawy strój. Wojownik z brązu. O, Agent 47. Retros. I used to sell fish, but my wife couldn't take the smell. She tell me, you change store or you never see me naked again. She don't look like she used to. So I had to think about it. Okay. Product placement at its finest. This is a classic. You must be worthy of it. Otherwise, I sent someone to come and repossess it. Wojownik z brązu, zobaczcie. 60% mniej obrażeń w walce wręcz. Aż to ciekawie wygląda. Bączki motocyklem. Dobrze, moi drodzy, co tam jeszcze możemy sobie zerknąć z takich ciekawych rzeczy u dealer? Samochodów. Chociaż wiem, co my sobie weźmiemy z garażu. Naszą prototypową maszynę. No jest to bardzo ciekawe, co tutaj zaproponowali twórcy gry. Oj nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zagapiłem się. O, jest, dobra. O właśnie, tutaj mieliśmy jeszcze, bardzo fajnie się złożyło, że tu jesteśmy, bo mamy skrzyneczkę. 10 koła wpadło. Psst. Hey buddy, come take a look. Psst. Oh, can you believe that price? Kupmy. Don't ask me how I keep it so low. Wierzysz w tą cenę? Nie pytaj dlaczego. Mam, jest taka niska, dobra, mamy takie autko do garażu, okej. Okay. Hey, buddy, come take a look.
Takie autko za 51 tysięcy. Ten fajny taki czajniczek. Ten posiadamy. Ah, you crash this one? Come see me again. I get you another one less than 24 hours. Takie BMW przypomina. Dobra, oglądamy następne. Gdzie jest? Gdzie jest ten? Aż mnie ten bączek zakręcił. Lo Yao, how's it going? Dobra, posiadamy. Teraz ten sobie zobaczmy. Taki miejski samochód, zdecydowanie. Zdecydowanie miejski. Dawaj, dawaj. No czemu ty nie kumasz czaczy? Panie dealer, co pan? Co jest? To nie wolno już sprzedawać, kupować samochodów? Dobra. Wsiądźmy do naszego Rere Kum Kum miejskiego i przejedźmy się kawałek. Oj, za szybki to nie jest. Dobra, zresetował się nasz pan sprzedawca. Dobra. Hey, buddy, come take a look. O, ten mi się podoba. Już. Ah, you crash this one? Come see me again. I'll get you another one. Taki Jaguar na przed. Tak, coś w stylu. Wow. No, przyjemne takie autko. Sprawdźmy, czy wszystkie są dostępne. Dobra, są. Dobra. Zwróćcie uwagę, jak ten samochód przyspiesza natychmiastowo. To jest fenomenalne. Ten prototypowy. Już motocykl tylko został, to kupujemy. A co tam, raz tam. Kozie śmierć. I tak mamy jeszcze ponad 2 miliony, więc spoko. A uzupełniliśmy sobie. Dobra. Dobra. Batmobil nasz, ależ to wygląda. Dobra, co my ciekawego jeszcze możemy tutaj, moi drodzy, zdziałać? Tak na szybko jeszcze. Może sobie byśmy zrealizowali nalot policyjny drogą wodną, a to będzie wymagało tylko tego, żeby się dostać tutaj do portu? Właśnie, może trochę motorową byśmy popływali. To jest dobra propozycja. Tutaj też jest nalot drogą wodną, z tego co pamiętam. Tak. Możemy spróbować nalot policyjny zrobić drogą wodną, ale żeby to móc zrobić, musimy tu się do portu dostać. Ależ ten samochód jest rakieta. A spróbujmy sobie te derby wziąć. O, co to jest? Dobra.
A okej. Dobra, przeładowanko. Dobra. Już wszystkie? Dobra, tempomat, spoko opcja. No i derby się udało zaliczyć. Dobra, no i jest, o, i przy okazji już jesteśmy bliżej tego portu, co by, żeby, aby sobie no to mi się udało. Nie powiem, że nie. Tutaj powinniśmy mieć dostęp do jakiejś łódki, motorówki, coś te sprawy. A tak z tymi motorówkami to słabo, raczej jakieś takie żaglówki. Zaraz zardzewiejemy. Tam jest motorówka, dobra. O Boże, to jest takie powolne. Szybciej pływamy w pław. Dobra, i wykonamy sobie jeden nalot w wersji wodnej. Otóż to. I tu mamy jakiś taki jachcik. Dobra. Czy ja mam w ogóle dostęp do broni palnej? W sumie to powinniśmy być też z brązu kuloodporni. O, czemu ja nie mam ten... czemu nie mamy na mapie... A, tutaj jest. Ojku, zagapiłem się. Dobra. Płyniemy! Płyniemy! Płyniemy, niemy, niemy.
Tą lokację mniej więcej znamy. Łodzią przywalamy trochę. Chociaż to nie jest prawda, że tutaj musi być drogą wodną. Bo tu możemy swobodnie się dostać. Mamy pistolet? O, mamy tu. Jest. Twórcy przewidzieli nam jakieś uzbrojenie, chociaż minimalne. Nie mamy regeneracji zdrowia, słabo. Aha. I teraz bujaj się. Dobra. Dobra. Musimy wczytać sobie. Sprawdzimy zaraz daty. 17.13. O, dobra, to jest. A tempomat się nadpisał nam. Okej, okay, dobra. A ten autosave to jest spoko opcja. Jesteśmy znów w dzielnicy Central, nie? A, nie, no dobrze. Dobra, spróbujmy sobie zatem. Możemy się tutaj udać wcale nie będąc... Jak mogli zabić wojownika z brązu? Będę twoim niewolnikiem, cokolwiek. Jakby się tak dostać samochodem tam i działkiem wywalić ich, to jest aż nazbyt... O, a gdyby tak... Wow. No nie wierzę, że my utknęliśmy tutaj. Dobra. Wczytamy sobie. Przy okazji sobie zmienimy strój, bo to jest... o! Agent 47.
Dobra. Zmieńmy ciuch. Komplety. No, autentycznie Hitman. I faktycznie pistolet z tłumikiem. Szkoda, że garoty jeszcze nie ma. Jest kod kreskowy na głowie. Ależ jest narowisty ten pojazd. Dobrze, pojechałem dobrze. Jest konwój, ale już go nie atakujemy. Coś tutaj mamy za znalezisko. Agent 47 modlący się przy kapliczce zdrowia. No i dostaliśmy się bez motorówki w sumie. Jak, czy my tutaj jakoś możemy przejść? Okej, tutaj. Mamy broni teraz nawet. Super. Ale absurd. I tyle z Agenta 47. Dobra. To już tak śmiechem, żartem. Na wygłupie takim gramy. Wczytaj. Automatyczny zapis. Dobra. Będziemy wojownikiem z brązu znów. Chciałbym... A nie, nie jesteśmy. A ta brudka głupia tutaj, no twarz nie ta, twarz nie ta, nasz bohater. Otrzymujesz dar wielkiej siły, uuu. Zadajesz teraz o 50% więcej obrażeń w walce wręcz i chwytach, uuu. To jest dobra rzecz. A Gnat? O, nie możemy Gnata mieć tutaj. Dziwne. Dobra, weźmy tego mnicha, nie myśliciela.
Jaki on ma bonus? Łatwiej wyprowadzasz kontry. Aha. No dobra, ale nie mam pistoletu złotego teraz. Aj, lipa. Dobra, spróbujemy jeszcze raz podjąć się tego. Punkciku naszego. Zarzucamy tyłeczkiem. Zarzucamy tyłeczkiem. Jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę. Sprać tyłek kilku bandziorom. Zastrzelimy ich na pewno, albo on nas też. Dobra, dosyć wygłupów, moi drodzy. Słowo się rzekło. Próbujemy sobie wykonać pomalutku. Oj, nie tutaj. Próbujemy sobie wykonać to. Ale ten odcineczek już tak bonusowo jest na luzie, więc nie ma spiny. Wykonamy to, wykonamy. A znów ta latarnia zdrowia. Perfekcyjne parkowanie. Dobra, niech nam się odhaczy to. Zapiszemy od razu sobie grę. Manual save zrobimy. Wczytaj i zapisz. Nie wczytaj, nie chcę. No i dobrze, moi drodzy. Próbujemy raz jeszcze. Gnacika tam możemy sobie podstawowego podnieść. O ile wszystko dobrze się ułoży, tak. Dostajemy trochę amków. Na start. Chowamy się. Którego możemy... Ten... Dobra. Dobra, poddaję się, moi drodzy. No i jeez. Chciałem go strzelać. Dobra. Dobra, co powiecie na to, że jeszcze chwilę się pokręcimy po mieście i będziemy kończyć ten bonusowy odcinek już dodatkowo. Nie ma co się spinać. Dobra. I teraz tak, może jeszcze zobaczymy, bo są te inne drogą wodną, nie, parking, o, i mamy zwykły terenowy. I pojedziemy naszym uzbrojonym po zęby prototypem, żeby rozkurzyć to towarzystwo. No, możesz gadać już? Czy nie? No. No co za... Dobra. No ten samochód zmienia zasady gry. Nie chcesz żyć moim życiem, wcale nie. Dodam, moi drodzy, że jest to dla mnie wielki przywilej, że mogę dla was
materiały nagrywać z gier. Jak najbardziej sprawia mi to ogromną radość. Jak dobrze wiecie. I w dodatku, no jest to moja pasja, którą uwielbiam się dzielić z wami. Także wszelkie wsparcie będzie jak najbardziej dla mnie z waszej strony cenne i pomocne, gdyż będę mógł się dzięki temu rozwijać. Bez was nie będzie mnie. No i też zawsze bez mojego kanału. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy do oglądania na YouTubie, ale wierzcie mi, każdy ma swój unikatowy styl. Jak najbardziej fajnie jest, że zdecydowałem się na działanie na YouTubie. Bardzo się z tego cieszę. No, jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem, więc jak najbardziej tak, dobrze. Nie tutaj. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Tu, gdzie to jest? Gdzie to jest? To tutaj jest. Aj. Ależ ten samochód zmienia zasady gry. Najłatwiejszy temat. Masz coś jeszcze do dodania? Jeden z drugim. Już porządek jest zrobiony. Dobra, schakujmy sobie kamkę. Kamerkę schakujmy. Schakujmy kamerkę. Kamerka to jest dobra sprawa. Dziewięć, osiem, siedem, sześć. I dzisiaj będziesz to jeść siedem. Róbmy tu 5, 4, 4, 3, ok, 7 nie ma tu, to 7 będzie tu, 3 i 2, a jednak 3 będzie tu, dobra, 7, 4, 0, 3 i teraz do chałupy. Do chałupy. O. Obróciliśmy się, żeby wysiąść z właściwej strony. I teraz TV. I teraz TV. Oglądamy kamery i łapiemy bandziorów. Dobra. Tu jest aktywność triad, tra la la la. No, tym samochodem możemy pozamiatać temat, naprawdę. Dobra, zobaczmy sobie na wskazanko. Gdzie tu, where are you, bitch? Where are you now? Kto
Który to królewicz z bajki jest naszym dostawcą? Nam. O, jest ten. Ty, ty, ry, 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 ry. Tam jakiś tasaczkiem sobie macha. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze. U, policja. U, dziesiąty zaraz będzie. Dobra. Ej, możemy jeszcze o to zawalczyć w sumie. Tylko pytanie brzmi: to jest wodne? Drogą wodną. Tu mamy też drogą wodną. Tutaj mamy drogą wodną. Co za ciule. Wszystko wodne. Dobra, a spróbujmy sobie drogą wodną tutaj się dostać. O, tu Givera nagle leży. Dobra, możemy sobie powalczyć. Tutaj mamy porty w ogóle, więc może do tych portów się dostaniemy. Jakąś udeczkę przytulimy. Udeczkę przytulmy. Udeczką popłyniemy. Chodźcie. Chodźcie, panie. Chodźcie, panie, na śniadanie. Taratataram. Czy tu jakieś łódki są? Huter. Też, że zrobili naloty policyjne drogą wodną, no to jest jakaś pomyłka. No ale co zrobić? Pod mostem gdzieś cię czują. Cię czują gdzieś pod mostem nasi złodzieje, bandyci. Znów uzbrojeni pewnie po zęby. Dobra, pistolet mam na szczęście. Wskakuj. Dobra. Tyry, ty, tyry. Pewnie formuła jest podobna. Tak. Chociaż. Pytanie, czy oni są uzbrojeni? Chyba nie. Nie, w noże tylko. Dobra. Otwieraj. Otwieramy paczuchę, otwieramy paczuchę.
I kamerkę haksujemy. O. 6, 5 i 4, 3, 2, 1. Dobra. Ajojo. Taratatara. Taratatara. I sobie udeczką stąd. Nie wiem jak wypłyniemy, ale wypłyniemy. Bez sensu, jest taka wielka łódź, która nawet się nie zmieści na zakręcie, no ale... Czy nasz prototypowy super turbo hiper samochód został tutaj? Jest. Pływanie tą łodzią to jest wielkie jednokalectwo, więc damy spokój. Tarara, taram. No i tak to, moi drodzy, sprytnie, fajnie się udało. To jest tą drogą morską będzie problem. O, telewizor jest tam. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie jest jeszcze tyle tych wszystkich zatrzymań właśnie policyjnych, bo to jest dosyć zagadkowe. Obstawiam, że to tamten właśnie jest z tyłu. Najmniej oczywisty. Chociaż mogę się mylić. Chociaż mogę się mylić, zaraz sprawdzimy. A, Gucio. Do tamtego portu się nie dostaniemy, znaczy nie dostać się dostaniemy, tylko nie pokonamy ich bez karabinu. I zastanawiam się, jak zdobyć ten karabin. 10 ulepszeń policyjnych. Okej. Czyli mamy już tutaj... Czemu my w mieszkaniu nie mamy na przykład dostępnego karabinu? Wszystkie zbrojeniówki całej tej, pistolety, karabiny, strzelby, granatniki i tak dalej. O, granatnik to by była jeszcze lepsza faza. Moment. Jak tutaj sobie zdobyć ulepszonka nasze? Dobra. Kolekcje. Nie. Aha.
O, wszystko jest pokazane. Otworzona skrzynka. Aha. A to są wszystkie, które zdobyliśmy, czy których nie zdobyliśmy? O, ulepszenia tutaj są. Policaj, caj, caj, mamy maksymalny, tak. Wej może korzystać z broni chowanej w bagażnikach samochodów policyjnych. O! No to jest temat, moi drodzy. Weźmy sobie w takim razie o. Przykładowo, przetestujmy. Dobra, cicho tam. Marudo. Ha, 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 karate, karate. Ha. Mamy samochody policyjne, kategorii policyjnej. Na przykład, o, radiowóz. To jest, zawiesiło się coś. I zobaczmy. Jest, weź strzelbę. Mamy strzelbę. Ej, zacnie. No to może jest dla nas nadzieja, żebyśmy się obrobili z tym punktem. Jedziemy na akcję! Jedziemy na akcję, policaj, policaj. Ein, zwei, policaj. Przestanę się wygłupiać. Przestanę się wygłupiać i będziemy. Wow, na pewno. One day or another. O, wyrzucił głupi. Głupi czy jaki? Też odpalę kogucika i co? I co teraz? Shut the fuck up. Bitch! Dobra. Walki na pięści i walki kogutów to mnie nie interesują. No, co zniknęło? Co za ciulowaty GPS. Ciulowaty GPS. Tramwaj piętrowy. Autobus też piętrowy. Thank you.
No. Postaram się nawet dotrzeć tutaj, tak żeby nie było drogi wodnej. Można dostać się bez moczenia się w wodzie. O to chodzi, moi drodzy. Pistolecik niby jest, ale my mamy strzelbę. Próbujemy. A, ty. Oj, do dupy ta strzelba jest. Dobra, niech nas zabiją właśnie. Dobra. Aha, musimy się odrodzić. Wiemy, że nie żyjemy, porażka, ale są inne samochody policyjne, więc mam nadzieję, że w na przykład karabin trafimy. Głupia to była próba z tą strzelbą. No ale... Odpływ ściekowy Kennedy. Dobra, wymieńmy sobie. Oj, to my możemy mieć więcej niż jedną broń. O. Oj, nieźle. Ej, to jest spoko opcja. Trochę tutaj nie jest intuicyjne to menu broni. Ja chcę karabin najlepiej i wtedy będziemy mogli ich rozwalić. Tak, mam car in here. Car in here! Dobra, cicho. Co tam jest w bagażniku? Strzelbę znów. Ja nie chcę strzelby. No dlaczego tu wszędzie jest strzelba? We wszystkich tych radiowozach, wozach radio jest tempomat. O, można się udać. Dobra, udajmy się na tempomat central, okej. Dobra. Taratataram. Te naloty policyjne można było sobie zostawić na później. To by było lepiej. Tempom. O, kapliczka zdrowia. Tak, rozwalmy. Rozwalmy to. No chodź, zrobimy to. Tak dawno się dobrze nie bawiłem. Dobra, mamy tutaj tiruriru. Bang. Dobra, niech się przeładuje. Dobra, przeładowanko.
Ale za długo. Dobra, o jeden tylko został już. Tempomat Central. Dobrze, moi drodzy, także dziękuję wam za ten odcinek bonusowy z Sleeping Dogs Definitive Edition w wersji na konsolę PlayStation 4. Bardzo serdecznie. Bardzo ładny ten samochód ma ten... tą osłonę z przodu. Dobrze, także jeszcze raz serdeczne, piękne dzięki, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej, cześć, pa, strzałeczka.